Radek, jutro półfinał Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów. Powiedz, jakie Wam, młodym piłkarzom Krakowi, towarzyszą emocje przed tym środowym spotkaniem? My do tego spotkania podchodzimy z wielkim spokojem, nie ma się co napinać. Cały rok pracowaliśmy, żeby być w tym miejscu i postaramy się awansować do finału. No właśnie, ewentualny awans byłby takim największym sukcesem w Twojej karierze piłkarskiej, czy raczej masz tam jeszcze jakieś momenty, które Twoim zdaniem zapisały się jak do tej pory dużymi głoskami? Jest kilka takich celów, które już zrealizowałem. Też myślę, że ten będzie właśnie z tym jednym z moich celów. Bardzo się cieszymy, że awansowaliśmy do półfinałów. Mam nadzieję, że awansujemy do finałów i myślę, że to będzie taki duży cel i osiągnięcie w mojej przygodzie. Centralna Liga Juniorów jest tak skonstruowana, że gracie z rywalem, którego jakby no zupełnie nie było Wam dane poznać. Podział ligi na wschodnią i zachodnią. Mierzycie się teraz z Zachodem, czyli ze Śląskiem Wrocław. Jest to też pewnie pewna zagadka, jak ten zespół się prezentuje. No myślę, że na pewno Śląsk Wrocław będzie zagadką, ale mieliśmy już wczoraj jedną analizę. Analizowaliśmy przeciwnika, dzisiaj mamy kolejną i myślę, że trenerzy dobrze przygotują nas pod to spotkanie. Zaczęły się już takie analizy, kiedy Centralna Liga Juniorów wkracza w tą decydującą fazę, fazę półfinałów. W różnych mediach pojawiają się już nazwiska piłkarzy, którzy są objawieniem tego sezonu. No i też nie da się ukryć, że tam pojawiło się i Twoje nazwisko, między innymi zespołu Krakowi. Czujesz taką dodatkową presję w związku z tym, przed tym jutrzejszym spotkaniem? No bardzo się cieszę, gdzieś tam mnie z imienia i nazwiska wymieniają, ale do tego podchodzę spokojnie. To, co się dzieje w mediach, na razie mnie nie interesuje i zajmuję się grą. Powiedz jeszcze na koniec, jakiego spotkania możemy się spodziewać? Na pewno zaciętego, będzie dużo walki i myślę, że rozstrzygniemy to na swoją korzyść.